Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 7 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Tajemnice Jumanji. Jak pamiętacie, będziemy dzisiaj się bawić z piratami, jednakże chciałabym sprawdzić, czy tutaj wszystko oczywiście zabrałam stąd, czy niczego tutaj już nie ma. I tutaj jest oczywiście kufer, którego nie zebrałam, także spróbujemy go sobie otworzyć. No i zobaczymy, co ogólnie kuferek skrywa. Mam nadzieję, że nie złamię zbyt wiele wytrychów, bo byłoby mi bardzo przykro z tego powodu, gdybym złamała aż tyle. Oczywiście sobie zapisuję kombinację na kartce, bo liczę. Mam wrażenie, że tutaj będzie ciężko. I skończyły mi się wytrychy. Także musimy się wczytać i jeszcze raz to robić. Niestety, ale kombinacji wam nie podam, ponieważ muszę dograć głos do tego odcineczka. Także nie wiem, jaka już była tutaj kombinacja do tego kufra. Także niestety, ale nie usłyszycie jej. Wow, pióra w ogóle, czyli wszystko do strzał. Strzały, serek, w ogóle wow, fajnie. Ale tak, oczywiście wracamy z powrotem na tą wyspę, na której byliśmy wcześniej. Tutaj już nie mamy za bardzo co robić, także po prostu idziemy. No i co? I zobaczymy, co nas czeka. Ogólnie to z piratami chyba miałam się spotkać w nocy, coś mi się tak wydaje, chociaż... Kurde, nie wiem. Zastanawiam się, czy mamy jeszcze coś do zrobienia w mieście. Wydaje mi się, że... chyba nie. Ale któż to może wiedzieć, wszystko jest możliwe. Przejdźmy się tutaj, popatrzmy, pooglądajmy. O, gałązka. No i co? I tak, tutaj mamy ogólnie wodę. Też przydałoby się tutaj pozbierać te rzeczy z tej plaży. No i co? I tutaj chyba ktoś powinien na nas już czekać. Albo nie? Czy po prostu mam wejść na łódkę i popłynąć? Kurde. Nie wiem. Tak czy inaczej, Daniel... Mogę wynająć łódkę? Tak, mam jeszcze jedną na zbyciu. 100 sztuk złota. Może być? Brzmi nieźle. Daj mi łódź. Uważaj na nią, nie zniszcz jej. Okej, moi drodzy, właśnie się skapnęłam, że wam mega zaspoilerowałam, bo oczywiście już nie pamiętam, co jest kiedy w tych odcinkach. Zmierzamy na nową wyspę, na której jeszcze nie byliśmy. Ja już tutaj oczywiście byłam. Mamy tutaj sporo tego wszystkiego cholerstwa. Tak, jak już słyszeliście, będą tutaj piraci, będziemy później z nimi współpracować. Ale tymczasem... Pani Krwiopijco, proszę umrzeć. Ja, wiecie, nie jestem aż tak silna, jakby się mogło wydawać. Przybyliśmy tutaj oczywiście po to, aby dostać się do kopalni żelaza. Ponieważ potrzebujemy zdobyć te całe bryłki, ostatni tutaj gościu nie przyszedł. Tak czy inaczej, właśnie nowa wysepeczka. Zobaczymy, co tutaj można znaleźć. Na pewno potrzebujemy dostać się do kopalni. No i mądrą rzeczą byłoby tutaj poekspienie sobie i przejście całej wyspy wzdłuż i wszerz. Młode wilki to tam spoko, w sumie wilki też. Ostatnio awansowaliśmy sobie na najemnika, dostaliśmy nową zbroję. No i co, ja szczureczka. Czy ja ze szczurką poradzę? No raczej poradzę sobie. Ale któż to może wiedzieć, oczywiście. Gałąź, świetnie. O, krytoszczur do mnie biegnie. Cześć, krytoszczurku. No i co tam, panie krytoszczurze? Pora ginąć. No, tak czy siak to fajnie. No i dobra, omułka. Zjedzmy sobie co nieco. Ojej. Powiem wam, że tak głupio dogrywać sobie głos do materiału. Szczególnie, że ja nagrywałam tą tak naprawdę modyfikację całą pod rząd, także w momencie, gdy ja utraciłam sobie tutaj mój głosik piękny, no to jest problem oczywiście. Dobra, z jaszczurek nic nie ma. Zjedzmy coś, napijmy się, bo troszeczkę mnie ta jaszczurka poturbowała. No i zobaczymy, co nam z tego dalej przyjdzie, co nam z tego wyjdzie i co ta wyspa jeszcze może skrywać. Ale z tego, co widzę, na pewno jest tutaj sporo przeciwników i na pewno, z tego, co wiem, musimy się dostać do kopalni. Cholera wie, czy uda nam się to zrobić dzisiaj. W sumie to się zobaczy wszystko. No i dobra, miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, pani Krwiopijco.
Okej, ja ci całkiem niezłe obrażenia zadaję. Problem w tym, że skończyła mi się wytrzymałość, więc ty mnie bijesz. Okej, tam jest jeszcze więcej tego całego cholerstwa. W ogóle chyba się nie opłaca mi za bardzo łuku używać aktualnie, bo w momencie, gdy nie mamy lepszej wytrzymałości, to ona nam się zużywa od samego trzymania łuku. Dobra, to jest zwykły ścierwojad, na szczęście. Nie preriowy. No i co tam, panie ścierwojadzie? Dziękuję bardzo. Za pana mięsko, które zaraz otrzymam. 60 punktów doświadczenia, również za to dziękuję. Tak, jak widzicie, przez tą wytrzymałość też nie możemy chować broni. Ja się przez to bardzo wkurzałam wcześniej i jeszcze troszeczkę będę się wkurzać. Bo po prostu wystarczyło się nauczyć u Daniela wytrzymałości, byśmy nie mieli z tym problemu. Ale to wyjdzie później oczywiście w praniu. Styl walki się poprawił, okej, fajnie. Podoba mi się to też, że automatycznie z każdym zabitym przeciwnikiem i tak dalej nam się tutaj wszystko samo tak jakby ulepsza, ogarnia. Bardzo ciekawa mechanika właśnie, że dostajemy takie coś. Czy to jest grzybek? Tak, muchomor, mogę go zebrać. I tutaj ciemny grzybek. No i dobra, co my tu mamy? Dobra, jeszcze jakieś wilki. Tu jest jakaś wieża, mogę wejść na górę. Czy ja sobie z dwoma wilkami poradzę? No, a, tam są trzy, dobra. O kurde, czym ja się stresuję? Jak wilka nastrzała. Trafię w ciebie w ogóle? Wow, trafiłam. Ale tak jak mówię, lepiej jest bić z miecza. Mam nadzieję, że nie zginę, bo ta wytrzymałość, tak jak mówię, nie mogę też za bardzo uderzać po prostu. Także jest z tym słabo. Dobra, skończy mi się zapas mikstur powoli. Ale może coś z tego wyjdzie. Okej, gałązka, super. Czy ja tutaj już wszystko zebrałam? Wydaje mi się, że tak. Trująca pokrzywa, okej. No i co? Zaraz sobie wejdziemy na tą wieżyczkę, tylko jeszcze tutaj sprawdzę, czy czegoś nie ma. O proszę, korzeń leczniczy. Kolejny muchomorek. I właśnie tutaj jest wieżyczka, także wejdziemy sobie tutaj po drabinie. Tutaj też już nic chwilowo nie ma. To dobra, no, wejdźmy na górę. Może ktoś tam siedzi. Zaraz się okaże. W ogóle chyba już się robi wieczór powoli, bo widać gwiazdy na niebie. O proszę, ktoś tutaj siedzi. Ermo. Pozwól, że najpierw pozbieram sobie to, co tutaj masz, bo mogę. I potem się będzie fajnie. Dobra, strzały, oczywiście jakiś łuk wierzbowy. Nie wiem, czy nie jest lepszy od mojego przypadkiem, bo często się tak zdarza, że możemy znaleźć przypadkiem lepszy łuk. No i co? I chyba to wszystko? Jeszcze tam są pazury topielca. Chcę je mieć. Dziękuję. Ermo, hej! Słuchaj no. Kim jesteś? Co? Skąd się tu wziąłeś? Przybywam z wyspy Yumanga. Mam na imię John. Jestem Ermo. Coś ci tutaj sprowadza? Szukam pewnego gościa, który handluje żelazem. Co? Nie handluje żelazem. Ale wysłano mnie tutaj, abym je zdobył. Przykro mi, nie mogę ci pomóc, ale może znajdziesz trochę żelaza w kopalni. O której kopalni mówisz? O małej kopalni tutaj na wyspie. Na pewno ją znajdziesz, jednakże jest pewien problem. Jaki problem? Przy wejściu do kopalni kręci się cieniostwór. Za małą przysługę odstąpi ci łyk retoszczura. Powinien się przydać, jednak nie rozwiąże problemu z cieniostworem. Okej. Co powinienem dla ciebie zrobić? Chcę się wreszcie wydostać z tej wyspy. Powiedz, jak się tutaj dostałeś. Łodzią, jeśli mi pomożesz, to zabiorę cię z tej wyspy. Łodzią, no tak. W porządku, zgoda. Dobra, daj mi ten łyk retoszczura. Jak zdobędę żelazo, ruszymy w drogę. Czekaj, nie tak szybko. Zanim będziemy mogli ruszać, musisz mi przynieść z powrotem mój amulet. Ach, nie interesuje mnie twój głupi amulet. Nie, nie rozumiesz tego. Bez mojego amuletu nie mogę wyruszyć. On należał do mojego ojca. To jedyna pamiątka, która przypomina mi o nim. Proszę, musisz go przynieść. Moja strata. Gdzie znajdę twój amulet? Pewnego dnia szukałem czegoś jadalnego na plaży. Zostałem zaskoczony przez gobliny. Okradły mnie, a potem zniknęły. Masz jakieś przypuszczenia, gdzie gobliny mogły go zabrać?
Niestety nie mam pojęcia, ale myślę, że powinnaś rozejrzeć się na górze. Nie zdziwiłbym się, gdyby te bestie go tam schowały. Okej. Rozumiem, a więc na górze. Co tutaj robisz? Co masz na myśli? Dlaczego już nie pracujesz? Łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Aha, no okej. No to Ermo, widzę, że fajnie się bawisz. Dobra, to zejdziemy na dół. No i tak, mamy wejść gdzieś na górę. Podejrzewam, że będzie gdzieś tutaj wejście na... Pewnie naokoło się jakoś idzie i nagle się wchodzi na górę. Pewnie tutaj jeszcze znajdziemy jakichś przeciwników, dokładnie. No i dobra. Okej, ścierwojadzie. O wow, ale pięknie. O Jezu, jak ja to lubię. W momencie, gdy przeciwnik spada na jednego strzała. Wow, raśnie, pięknie, cudownie. Brązowy grzybek, super. Tutaj wilk, krytoszczur. No ten łuk to jest żart, bym powiedziała. Naprawdę lepiej walczyć tutaj bronią białą. W przypadku moim oczywiście, bo mogliśmy się nauczyć łucznictwa, ale ja uznam, że w to nie będę szła. Dobra, w ogóle widzieliście, jak ta polna bestia spadła? Mi normalnie z nieba? Fajna tekstura właśnie się pojawiła. Dobra, wilczek, cześć. Panie wilczku, idziemy dalej. Tutaj pęk strzał i już polna bestia się na mnie denerwuje. No chodź tu. Co tam, polna bestio? Ale ładne. Obrażonka ci zadaje. Tam jest jeszcze jedna. Nic oczywiście z nich nie ma. Trująca pokrzywka. Gałązka. Mraśnie. Dobra. I co my tu mamy? Gałąź kolejna. Kolejna krwiopijca. No, coś mi mówi, że w nią praktycznie nie trafię. Wow, załatwiłam ją z łuku. Pierwszy raz w życiu. No i dobra, tutaj może bym się też przeszła na te kamyczki. Może coś tutaj też jest, na tych mniejszych wyspach. Halo, halo, coś tu jest, coś tutaj leży. Na tej akurat chyba nic nie ma. Tam jakiś rozwalony statek widzę w oddali. Ogólnie to bardzo ładny krajobraz. Wysepka chyba nie jest duża, coś mi się tak wydaje. Także no, przejdziemy sobie tutaj i wszystko posprawdzamy. Dobra, tutaj gdzieś była ta polna bestia, nie? Ale to za chwilę. Jeszcze tak się upewniam, czy tutaj czegoś nie przegapiłam. Polna bestia, cześć. No hej, polna bestyjko. Co tam? Panie polna bestia... O wow, o i kolejny poziom. Będziemy mogli... wydać później na coś punkty nauki, niebieski bez. I tutaj mamy kolejną krwiopijcę. Proszę tutaj do mnie podejść, pani krwiopijco. Okej. Nie lubię się bić z krwiopijcami. Dlaczego taką polną bestię umiem tak łatwo zabić, a w krwiopijce w ogóle kryty nie wchodzą? A już nie mam wytrzymałości. Shit. Okej, dobra. No i pięknie, o to chodziło od samego początku. Noż ludzie, no. O, fucken, szkielety. Ja sobie ze szkieletami nie dam chyba rady za bardzo. Spróbujemy tam do nich pójść później. Skoro ja sobie nie radzę z aligatorem, to jak ja mam zabić, przepraszam, szkieleta? No cóż. Dobra, i co my tu mamy dalej? Kolejna trująca pokrzywa, tam jeszcze polną bestię zostawiłam. No i co? I tutaj ciemny grzybuś. Super. O, wilk. Halo, wlazłam w ciebie i cię nie zauważyłam. O, wow. Dobra, krwiopijca, krytoszczur. Który już się na mnie rzucił. Pięknie nastrzałam. Okej, niebieski bez. I tutaj mamy jakąś jaskinię. Oh my god, cieniostwór. O Jesus, ja sobie nie poradzę się z farem chyba, nie? No raczej bym powiedziała, że nie. Mam nadzieję, że mnie nie goni. Cześć, krwiopijco. Pozwól, że ja się oddalę.
O, to Pielec, tam jeszcze jakaś krwiopijca. Dobra, biegnę tam. Jak najdalej w wodę, żeby mi zmienie nie zeżarło. Dobra, nie goni mnie, ale to Pielec mnie goni. Ała, no halo. Szanuj mnie. Dobra, zapisik robimy i zobaczymy zaraz, jak tutaj się nam wszystko ułoży. Troszeczkę mi się oberwało, więc zjedzmy co nieco. Ale w ogóle wielkie to jajo, jak się jeje. O, wow. Jak się jeje. Boże, język polski. Jak się je zjada, powinnam powiedzieć. Okej. Dobra, krwiopijco, chodź tu. Chciałam cię tak na hita ściągać. Ale mi się ziewa. Spróbujemy tego aligatora. Zobaczę, czy ja umiem sobie w ogóle radzić z takim aligatorem. No, coś ci tam robię, ale ty mi więcej robisz niż ja tobie. No i shit już. Dupsko. O, wow. Ała, no halo. Halo, ała. Aligatorze, szanuj mnie. To się skończy dentką. Tak, właśnie mnie zjadł. Nie, aligator nie jest dla mnie najwidoczniej. Pana aligatora nie bijemy na razie. Tam się topielec oczywiście utopił. Tam jest jakaś wioseczka. Chodźmy tam i może tam jest gdzieś wejście na górę. Mam taką nadzieję. No i może tam też uda nam się gdzieś przespać. Także za chwilę tam pójdziemy. Tylko jeszcze tutaj... Panie krwiopijca, cześć. No i pięknie, jeszcze plus siłę dostałam. Ile mam siły? 60. Wow. Normalnie fancy. Niewiarygodne. Dobra, dobra. Ten cieniosfór mnie tam bardzo nurtuje, no ale on czegoś na bank pilnuje. W ogóle, co za ptak tutaj tak na chrzania? Dobra, jeszcze polna bestia. Mam nadzieję, że tego cieniostwora nigdzie tutaj na razie nie ma. Okej, czyli trafiliśmy w sumie na trzech głównych, największych przeciwników tego miejsca. I to jest pan cieniostwór. Szkielety... o Jezus, szkielety na statku. No i co? I aligatory na plaży. Tam jeszcze jakaś krwiopijca. Chodźmy do niej. A potem tam się przejdziemy. Dobra. Cześć, pani krwiopijco. Czy ja do ciebie mogę tu wejść? Mogę. Pilnujesz czegoś? Czy tak po prostu tu jesteś? Chodź no tu. O no. Boże święty. No i wreszcie. Ile mogłam ci bić? Nic, co wolę. Dobrze, świetnie. Nic tu nie było. Tam jest jakaś łódka. Czy ja mogę tą łódką odpłynąć? Stąd? Nie, no nie możemy stąd odpłynąć bez bryłek żelaza. O, tu jeszcze jedna. Przecież ja tutaj byłam przed chwilą. Skąd ty się tu wzięłaś? No przecież byłam tutaj dosłownie sekundę temu. No, ginżesz. Oła. No wreszcie. Ech. Dobra, oczywiście nic jej nie wyciągnę. Mamy tutaj piratów, jak widzicie. Mam nadzieję, że oni nie są negatywnie nastawieni do mnie. Fabian, zaraz z tobą zagadam. Przestań paplać. Okej, dobra, nie chcę ze mną gadać, widzę. Macie coś tutaj, na tej łódeczce, tutaj, przy tym? Jest jakaś lina. O, ryba. I jeszcze jedna ryba. O, i kolejna ryba. Jezus, ale mi się ziewa, o co chodzi. Dobra. Tam myślę, że lepiej nie iść w tamtą stronę, bo tam pewnie będą tylko i wyłącznie jakieś aligatory. Dobra, Fabian nie chce ze mną rozmawiać, ale przynajmniej mnie nie zaatakował, to znaczy, że jest dobrze. Spójrz, przybysz! Wygląda na nieco marnego pirata. Ja... Nonsens. Właśnie, tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów. Dosyć mili piraci. Co tam? Z zapasem grogu powoli posuwamy się naprzód. Mam nadzieję, że statek wkrótce będzie gotowy. Okej. Jeszcze jeden zapisik. No i co, pogadajmy z wszystkimi tutaj, ale najpierw pójdziemy w spanko.
Tytoń jabłkowy. Mogę to zarąbać? Mogę. Hihihi. Wzięłam sobie tytoń. No i dobra. Co tam, beczusie? Podwójne jabłko. Dobra, dobra. Tutaj chyba nie... O, proszę. Szybki śledzik. Jej. Może tu jest ich więcej poduszkami. Nie, no nic nie widzę. Roland. Hej, tu. Patrzcie, no, nowa twarz. Jestem Roland. Jeśli będziesz czegoś potrzebować, najpierw zgłoś się do mnie. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Topór marynarski, krótki mieczyk, zardzewiały krótki miecz, kilo wstrzała, amulet ognia, biały rum. No dobra, nic ciekawego w sumie. Eberhard, to z tobą gadałam. Pirat, coś z tobą? Jak tam? Gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądać, nigdy nie zostałbym piratem. Świetnie. Walter? Wszystko w porządku? Co? Pytałem, czy wszystko u ciebie dobrze. Co? Nie mogę cię usłyszeć. Pocałuj mnie w dupę. Ej, zostaw biblioteka w spokoju, on ci nic nie zrobił. O czym ty mówisz, piracie? Walter nic nie słyszy, o czym rozmawiamy. Oczywiście, a dlaczego nie słyszy? Widziałeś gdzieś jakiegoś lekarza? Zostaw go po prostu w spokoju. Okej, no sorry. Mogę go przeprosić? Cokolwiek? O! Grog. Rum. Kolejny szybki śledzik, jej! Zabieram pana szybkiego śledzia do kieszonki. Coś tu jeszcze leży? Jest? Cokolwiek? O, proszę, gin. Piwko. Widzę, że skład alkoholu. Świetnie, świetnie. Dobra, Walter. I tutaj mamy Andrew. Wszystko w porządku? A kim ty jesteś? Nigdy cię tu jeszcze nie widziałem. Jestem John. Szukam po prostu trochę żelaza. No, no. Okej. Kokos. Tutaj coś jest za tą chatą? Chyba nie. No i dobra, przejdę się, zobaczę. Może coś jeszcze tutaj znajdę, może jakieś zadanie dostanę. Tam widzę, że jest jakiś chyba kapitan i tam coś jest. Tam jest jaszczurka. Dobra, nieważne. O, proszę. Beczka rumu. Okej. Dobra. Zarąbałam wam właśnie rum. Tam widzę kokosika na pewno. O, i rybę. Cześć. Ryba na szkielecie leżąca. No, dobry posiłek. Fajny, taki zdrowy. Zajebisty. Roland. No dobra. Stanislaus. Masz głupie imię. Kim jesteś? Jestem kapitan Stanislaus, a tutaj jest mój obóz. Lękają się mnie w całym kraju. Jestem najniebezpieczniejszym piratem w tej okolicy. Fajny ma dubbing, gościu. Rozumiem, jestem John. Co cię tu sprowadza? Szukam żelaza. Chłopcze, po co ci ono? Jakob, przywódca najemników, dał mi za zadanie przynieść żelazo. Jakob? Ten Jakob? Znam twojego przywódcę. Naprawdę? Skąd? Ach, teraz to nieistotne. Jak chcesz, pomożesz mi czy nie? Nie, przykro mi. Ale jest ktoś, kto może ci pomóc. Okej. O kim mówisz? Osobiście go nie znam, ale mieszka w lesie. W porządku, złożę mu małą wizytę. Oczywiście mówił o Ermo. Tak zrób. Gdzie jest wasz statek? Niedawno był tutaj straszny sztorm. I dlatego udaliśmy się na Rafę. Rozumiem. Okej, opowiedz mi o twoim obozie. Nie ma tu wiele do opowiadania. Gdy tylko wylądowaliśmy, ja i moi ludzie zbudowaliśmy tutaj ten obóz. Okej. Na zdrówko, misiu. Poczekaj chwilę, jesteś najemnikiem. No i co chcesz? Tak, ale chyba możesz mi pomóc. Nie, tego nie mogę zrobić, ale mam wiadomość dla twojego przywódcy. Zanieś ją najszybciej, jak to możliwe. Okej, w porządku. Bardzo dobrze, trzymaj. Super, zapieczętowana wiadomość. Obrazisz się, jak tutaj wejdę? Gościu? Czy niezbyt? To za daleko. No co ty gadasz? Halo, halo. Chata Grega normalnie.
Ej, dosłownie, chata Grega. Ja się tutaj zamknę. Dobra, mapka jest nawet. Tutaj leży alkohol, ja go nie mogę zebrać. O, skrzyneczka. O, proszę, grog, złoty świecznik, jeszcze jeden grog i jeszcze jeden złoty świecznik. No i jakiś kuferek. Oczywiście znowu wam nie podam kodu, bo tak jak mówiłam wam wcześniej, wiadomo, nagrywam tylko głosik do tego odcineczka, no bo niestety, ale mi się nie nagrał poprawnie. Tak czy inaczej, wierzcie mi, że zapisuję sobie to na kartce, ale wam nie odczytam. O nie. Dobra, miejmy nadzieję, że szybko otworzę ten kufer i że... O proszę, za pierwszym razem. 400 sztuk złota i 10 piwek. Mrał. Gościu, okrzyczysz mnie, że tutaj byłam? No i nie mogę tego ginu zebrać. No dobra. Okrzyczysz mnie, że ci ją okradłam? Nie, to nie Greg. Dobra. Szczurze lądowy, powinieneś coś dla mnie zrobić. Okej. Jak mnie nazwałeś? Spokojnie, mam zadanie dla ciebie. Co powinienem dla ciebie zrobić? Kończy nam się powoli mięso. Przynieś mi 10 kawałków mięsa. Sam nie możesz tego zrobić? Nie mam na to czasu. A co z tego będę mieć? 50 sztuk złota. No dobra. Doskonale. Mam mięso przecież. Jeśli chodzi o mięso. Tak? Tutaj masz swoje mięso. Dobra robota, chłopcze. Masz tu swoje złoto. A co tam? Budowa okrętu wyjdzie całkiem sprawnie. Wkrótce powinniśmy znowu wyruszyć na wodę. Jej! Dobra, pirat. Jak tam? Tak, ty tam nie chcesz być piratem. Oczywiście jeszcze raz z nimi zagadam, jakby może ktoś coś chciał ode mnie jeszcze jednak. Andrew? Nie, koniec. Roland, coś chcesz? Czy niezbyt? Pokaż towary. No to nic nie masz ciekawego. Dobra. No to co? Jeszcze z Fabianem zagadam, może on coś będzie chciał ode mnie. Fabian? Przestań pablać. Dobra, ja jeszcze nic nie powiedziałam w sumie. Dobra. Wydaje mi się, czy tutaj grzyb wyrósł. Dokładnie, ale wielki ten muchomor. Dobra, zbadajmy okolice, bo może się coś zrespiło faktycznie przez noc i... coś tutaj będziemy wiedzieć więcej. Myślę, jak tego cieniostwora tam udupić. Jeszcze bym się może przeszła tam za ten ich obóz, zobaczyła, co tam się znajduje. No bo w sumie... mamy coś lepszego chwilowo do roboty, no... nie wiem, gdzie tutaj się nadal na tą górę wchodzi. Także... no przepraszam bardzo. Chodźmy tutaj zabić sobie tą jaszczurkę, pozbieramy troszeczkę... o, kokosa. O Jezus, co mi się tak ziewa, no niewiarygodne. Dobra, tajemnice Jumanji oczywiście, lecimy dalej z modem. Dobra, najpierw jaszczureczka, później kokosiki. Wiadomo, żeby nie zginąć. Dobra. Jaszczur, chodź tu. Paskudo. O Boże. Dobra, super. Mogę schować broń? Super, świetnie. Zbierajmy to, co tutaj jest i przejdźmy dalej, może coś tam jeszcze znajdziemy. Na razie chyba nie ma co się, żebym leczyła. Jeszcze mamy trochę życia, najwyżej zrobię sobie szybki zapis i się szybko wyleczę. O, tu już jest aligator i nasza łódka, czyli w sumie obeszliśmy całą wyspę. Przejdę się jeszcze tutaj na tę wysepkę, czy czegoś tutaj na pewno nie ma. No i co? I zaraz gdzieś się tutaj przejdziemy. W ogóle mała ta wysepka. Skoro tutaj już jest nasza łódź. Zrobiliśmy tak naprawdę koło. Okej, widzę, że nie chcą mnie wpuścić tam na górę. Halo? Tutaj chyba nic nie było, no nie? Nie. No, skoro nie, no to nie. Dobra. Nasza łódeczka oczywiście. Cześć, panie łódko. No i co? Idziemy w takim razie. Ja nie wiem, gdzie tutaj się niby na górę wchodzi, bo ja niczego, żadnego wejścia nie zauważyłam, bo jestem po prostu upośledzona. On mi się kazał gdzieś na górę wleźć. No gdzie na górę?
Może przez kopalnię się wchodzi na górę. Ale no musimy sobie jakoś poradzić z tym całym cieniostworem w środku. No i właśnie został nam jeszcze do badania ten statek piratów, prawda? No właśnie. Także chyba spróbujemy... Nie wiem, może spróbuję postrzelać do tego cieniostwora z łuku. Bo w sumie co mi innego pozostało? Ja nie wiem. Ojejku. O matko, co mi się tak ziewa? No nie mogę. Okej, okay, no tam jest cieniostwór. Tam jest statek piratów. Może na statku bym coś przydatnego znalazła. No bo tutaj już nic nie ma w sumie. W ogóle wejścia na górę też nie widzę. No i tam obok piratów na pewno już nic nie było, bo ja się tutaj kręciłam kilka razy. Gałązka. Cześć. Jeszcze sprawdzimy tutaj, no bo... No ale jak mam wejść na taką wielką górę? No nie wiem, musimy chyba spróbować jakoś tego cieniostwora pokonać. Mam tylko 42 strzały, no to... Nic dobrego raczej z tego nie wyjdzie. Ale nie mam wyjścia. Spróbujemy go z miecza najpierw pokonać. A potem z łuku. Jezu, czy ja mogę przesadziewać? W ogóle ten cieniostwór... Co ty się tak szybko budzisz? O matko, o Jezus. Dobra, on się tutaj zaciął. To co, z łuku? O matko, ci nic praktycznie nie robię. No nie wiem. Dobrze, że się zbugował, no nie? Dobra, no coś tam mu robię, ale ja mam za mało strzał do tego. I tu do tego wszystkiego jeszcze nie trafiam niektórymi strzałami. No nie wiem, co tutaj zrobić. Ale mam lagi w ogóle tutaj, nie? Przestałbyś się tak ruszać. Teraz to już całkiem nie mogę w ciebie wycelować. No nie wiem. Musimy jakoś spróbować, no nie? Dobra, trochę tam w niego trafiłam. Ale co mi to wszystko da? Ała, no to było głupie. Dobra, wczytujemy się. No, widzę, że na odległość tylko mogę ci cokolwiek zrobić takiego sensownego, żeby samej nie zginąć. No, ty się bagujesz bardzo ładnie. Teraz już całkiem się tam zbagowałeś. No nie wiem, co ja mogę zrobić więcej. Nie wiem, gdzie wejść na górę. O Boże Święty, on wyszedł stamtąd. Wiecie co, chyba lepiej będzie, kiedy ja się po prostu tutaj wczytam. W ogóle tam do tego cieniostwora nie będę podchłazić. Nie wiem, no sprawdź, może gdzieś tutaj faktycznie było gdzieś wejście. Wiadomość dla Jakoba. Amulet. Pomoże, gdy przyniosę mojego amulet. Znajduje się w posiadaniu goblinów, które ukryły go gdzieś na górze. Może gdzieś tutaj przy piratach są. W sumie tutaj... To jest dosyć nisko. Może bym weszła gdzieś tędy. Nie, no to jest chata i tam jest dalej góra z powrotem. Także to się minie z celem.
No i tam na tej górce nic nie było. Tam jest wielka jedna góra. No jak tutaj wleźć gdziekolwiek? Cholera jasna, no. Nie wiem, może spróbujmy iść na ten piracki statek. Może tam coś znajdę. Ale czy ja jestem w stanie sobie ze szkieletem poradzić? Bo w sumie szkielet nie jest aż taki... O, gałązka. Szkielety są lepsze niż... O, jajo ścierwojada. Świetnie. Proszę mi to oddać, bo to dużo leczy. Szkielety są zdecydowanie słabsze chyba od cieniostwora. Przynajmniej takie mam wrażenie. Łatwiej jest się przed nimi obronić i z nimi bić. Także może spróbujemy tutaj cokolwiek większego pokombinować. No i może coś faktycznie z tego wyjdzie. No a jeżeli nie, no to będzie mi bardzo przykro. O nie, dwa się rzuciły. Cholera. Dobra, one mi tak dużo nie robią. Tylko, żebym ja też im coś zrobiła. Fucken. No shit, ale to dlatego, że były dwa. Widzę, że z pojedynczym jestem w stanie sobie naprawdę dobrze poradzić. Zawsze możemy je też do wody zaciągnąć, bo wiadomo jak to w wodzie jest. Ale podejdźmy od takiej strony, żeby tylko jeden się na mnie rzucił. No chodź tu. No, ała. Poobijał mnie trochę. Kurde mać. No, to przez to, że się nie broniłam. Muszę się bardziej teraz blokować. To może coś z tego wyjdzie. No i dobrze, bo nie podeszliśmy aż tak bardzo od frontu. On powinien tutaj zaraz do mnie się dostać. No chodź tu. Jezu. Chodź. O, jaki cwaniak. Do wody nie wejdziesz? Pięknie. Na dwa strzały jak wejdą mi kryty. Dobra, kostka z ciebie jest tylko, czyli nic zbyt wartościowego. Ale myślę, że możemy na spokojnie tutaj spróbować coś pokombinować. Dobra, jest was tutaj więcej. No. Dobra, bo ja się daję oklepać. Dobra, muszę się troszeczkę wycofać, bo nie miałam już wytrzymałości. O Boże. Aż zanurkowałam się z tego wszystkiego. Wyjdę na powierzchnię? Jezu. No halo. A ty co tam, szkielecie? Nie wchodzisz do wody ze mną? Nie chcesz się poplusiać? W sumie to pływał nawet przez chwilę, no nie? Widzieliście? Wow, nieprawdopodobne. Dobra, to w takim razie jeszcze jeden nam został tutaj chyba. O fucken, jest ich więcej. O Jezu, o Jezu, jakaś ściana, matko. Dobra, 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 dobra. No nie bij, Jezu. Dobra, zrobię sobie tutaj zapis. I spróbuję zabić tego szkieleta. No to mi się kurde udało.